Bogu, kochani bracia i siostry, za ten wspaniały, dobry czas. Jeszcze to jest w sposób przywilejem moim, Twoim przychodzić do tego, który jest wczoraj, który dzisiaj, który na wieki. On się nie zmienił. To jest, kochani, wielki przywilej, że dzisiaj mamy ten dobry czas, gdzie Biblia mówi, dzisiaj jest czas łaski, dzień zbawienia. I kochani, może tak mi nasunęło się na myśl, to są moje takie przeżycia. Kilka chciałbym przykładów powiedzieć, a to może z tego względu, wczoraj mieliśmy możliwość być z młodą generacją w Warszawie, brat Stasio też był i kilkadziesiąt osób, młodych ludzi brało udział z wiedzy biblijnej w tym w olimpiadzie. I kochani, to po prostu poruszyło jakiś w szczególny sposób moje serce, gdy tam też za nich się modlili. Czasami po prostu ja z życia biorę, że czasami nam więcej zależy na naszych dzieciach. Nie tak dzieci to przeżywają w swoim czasie, później oni to doceniają, oni gdy już dorastają, mają swoje rodziny, oni też już wtedy po prostu inaczej to myślą. Ale po prostu, gdy po prostu ci rodzice, co mają małych dzieci, to rozumiecie po prostu na pewno, o czym chcę powiedzieć. I tak samo po prostu wielki wkład był tych opiekunów, tych cioci, wujków, którzy po prostu mówili, ale nie bez tego, że i u nich coś było w sercu, aby to zgłębiać, tą wiedzę biblijną, te słowo. I ono, jak jest ważne, kochani, że te młode serca właśnie wybrali poznawać, być bliżej Boga. I apostoł Paweł w jednym miejscu mówi, raduj się jakimkolwiek sposobem, to może w innym kontekście, ale aby była zwiastowana Ewangelia, aby po prostu był głoszony Jezus Chrystus. Może u nich, może jakieś dzisiaj priorytety, może coś innego zabłysnąć, ale Słowo Boże w swoim czasie da wzrost, da owoc, zaowocuje. I wdzięczny jestem Bogu, że te młode serca oni wybrali, aby poznawać, aby być bliżej Boga, aby Słowo Boże mieszkało w ich sercach. To jest ważne. I jeden taki przykład świadectwa pewnego, brat Stefan mi posłał, dał taki link, często mi podrzuca takie fajne przykłady, świadectwa. I ja może nie będę mówić jego jak to było, ale taki człowiek, który jego życie już było po drugiej stronie życia praktycznie. Jego ruszyli ten środek już tam nie było co zbierać, zaszyli, Bóg okazał łaskę, Bóg uzdrowił i on posłał, to jest są pochodzenia ruskie Niemcy, on w tej chwili w Niemczech jest, była sobota, weekend zapragnęli oni z braćmi pojechać, zwiastować Słowo Boże w więzieniu. No i tam dla ruskojęzycznych. I przyszło trzech Niemców, no i ci bracia jego mówią, to ty idź do tych Niemców. Jeszcze ten język był nie tak opanowany, ale on poszedł rozmawiać i ten Niemiec mówi, a bo o czym ty chcesz powiedzieć, co to wy nienormalni jesteście, dzisiaj normalni ludzie to gdzieś jadą na przyrodę, odpoczywa z rodziną, a ile wam płacą za to, jaki sens was do przyjścia? No ich było sens, aby mówić, głosić o Jezusie Chrystusie. I gdy on mówił, to ja mówię tobie, większe kazania potrafię napisać, powiedzieć. Oczywiście on mówi, ja się poddaję, bo mówi ten język mój łamany, niemiecki, to ja nie w stanie jestem. Ale w końcu mówił on, co mi z tego Chrystusa, który był 2000 lat temu? Mówię, chciałbym żeby ten Chrystus, który był 2000 lat, on żeby był dzisiaj taki sam. I ten pastor, on jest pastorem, mówi, jesteśmy na dobrym miejscu. Na dobrym miejscu. Mówi, ja tobie będę mówić tego Chrystusa, który jest dzisiaj. Tamtej niedzieli brat Stefan czytał, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dzisiaj i na wieki. My wierzący ludzie wiemy, on wczoraj, on się nie zmienia, on dzisiaj i on na wieki, nasz Pan Jezus Chrystus. Ale mówi, ja tobie będę zwiastować właśnie tego Chrystusa dzisiejszego. I gdy zaczął mówić o swoim uzdrowieniu, o tym, co Bóg robi w jego kościele, o tym, że Bóg zbawia z narkomanii, z alkoholu, te młode pokolenie, u niego zaczęło coś się zmieniać w jego życiu. Inaczej zaczął on myśleć. I zaczął już
dorosły człowiek, ale coś tam po prostu z oczu zaczęli łzy iść. I gdy ten strażnik przyszedł, pokazuje na czas, że koniec wizyty, trzeba zamykać. I gdy pozostali przed tą bramą, że on wyjdzie już za tą stronę, on zostanie tam w tej swojej po prostu, tam w tych pomieszczeniach. I on rzucił się mu po prostu w objęcia i zaczął płakać i mówi, że ja chcę mieć takiego Chrystusa. Ja chcę należeć do takiego Chrystusa. I chwała Bogu, kochani, że nasz Pan Jezus Chrystus, On jest wczoraj, On jest dzisiaj i On na wieki. On nie ten, On był i kiedyś, 2000 lat temu, ale i ten sam dzisiaj. Dwa takie przykłady, po prostu może nie bezpośrednio z mojego życia, ale które po prostu ja przeżywam i widzę, że po prostu Bóg jest żywy. Bóg jest działający. Słowo Boże działa. Ono jest aktualne, ono żywe, ono jest skuteczne, ono przenika do rozdzielenia duszy, ducha i stawu. Ono po prostu, jeżeli my szukamy, Biblia mówi, to znajdujesz. Jeżeli pukasz, tobie otworzą. Jeżeli po prostu prosimy, otrzymujemy. Ruta po prostu 2-3 tygodnie chyba temu przyjeżdżała na weekend do domu i jak jest możliwość, to oczywiście przyjeżdża. Ona tam w tej misji Narnia, które po prostu może niektórzy widzieli, słyszeli, pracują z tymi dzieciaczkami tam po prostu, z tym środowiska, z niewierzącymi, duży wkład po prostu ta misja po prostu robi dla, aby te dzieci po prostu poznawali również między innymi Boga, Jezusa, Pana jako Zbawiciela, pomagają im w lekcjach i tam posłuch, który tam śpiewa tak tą pod gitarę, tak w taki sposób trochę nietypowy, to jest dwa lata temu, jak się pokutował, teraz jest wierzącym, on był w świecie, on tą muzykę tam stworzył, która tak posłuch, jeżeli macie możliwość tam popatrzeć. I przyjechała i po prostu dostaje telefon, SMS od tego dyrektora misji. Ona tam każdy dzień pracuje 6 godzin, charytatywnie wkłada się po prostu, ale gdy jakieś projekty przejdą, dostaje parę pieniążków, a ona wtedy ma na pokrycie tej swojej szkoły, bo kształci się dalej. I ten dyrektor po prostu przysłał SMS-a, mówi, że nasz projekt nie przyszedł. Czasami ona dostawała te 250 zł. I mówię po prostu, że nie przeszedł projekt i mówię po prostu, no nie będzie miała na pokrycie szkoły. Budżet po prostu uszczupli się, 1900 zł po prostu Szymon tylko dostaje, po prostu mieszkanko, młodzi, po prostu są potrzeby, po prostu życie w mieście takie, bo rozumiemy jakie. I przychodzi jakiś czas, po prostu będąc też u nas, dostaje drugiego SMS-a od Szymona po prostu. I Szymon mówi, podaje po prostu, że szef wziął jego po prostu do siebie, tam do biura i daje podwyżkę angażu o 300 zł do wypłaty. I mówi, i raduje się i zapłakała, że Bóg nad wszystkim czuwa. Ja mówię, po prostu to Biblia tak działa. Jeżeli przychodzimy, prosimy, nie zawsze taki po prostu brat Andrzej powiedział, pomodlili się, że już coś się zmienia, ale Bóg jest nieograniczony. On ma możliwości i wspominał mi się po prostu naród izraelski, kiedy Juda szedł na wojnę z jakimś Amalekicie, ktoś tam był i najął za 100, za 1000 tam srebrni, za ileś tam po prostu talentów srebra z Izraela naród do pomocy. Prorok przychodzi, mówi mu, odpraw ich, bo z nimi nie ma Boga, aby i ty przez to nie pogubił się przez to w tej wojnie. On mówi, a co mam zrobić z tymi pieniędzmi? Dałem tyle pieniążków po to dla Izraela, żeby pomogli. I prorok mówi, po to Bóg ma w inny sposób dużo więcej tobie zwrócić. Nasz Bóg jest nieograniczony. My ograniczony jesteśmy. My jakieś mamy po to inny po to potencjał. No Bóg nasz jest ponad wszystkim. I Bóg się troszczy i On prowadzi na te niwy zielone i On jest tym zaopatrzeniem i Jemu nie ma żadnych problemów. I chciałbym może przeczytać list Jana, pierwszy list Jana, drugi rozdział i od 12 wiersza. Pisze wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Pierwszy list Jana, drugi rozdział i 12 wiersz.
Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdy znacie ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdy znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni. Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata, ani też rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. My widzimy, że dzisiaj po prostu świat, wszyscy ludzie nie są bezinteresowani, chcą być na wierchuszkach, na górze, aby ich widzieli, być, podążać za jakimiś posłów idolów, tych posłów wielkich, znamienitych gdzieś w tym świecie, tylko posłów nie rodzina, nie Kościół i nie Bóg. No tak postawiony w tym świecie. I chwała Bogu, kochani, że ja i ty dzisiaj możemy mieć przywilej na tym miejscu, w zgromadzeniu narodu Bożego, dzieci Bożych, gdzie Słowo Boże mówi, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu Twoim, tam ja pośród was. I śpiewaliśmy taką pieśń: w pielgrzymce mej za ciasno mi w obozowisku tym. My tu w życiu często po prostu się trapimy, często przychodzimy jakieś trudności, doświadczenia, ale gdy przychodzisz do Pana, Pan przynosi ten wspaniały pokój, gdzie poseł Stanisław wspominał: pokój mój daję wam. Tam, gdzie była ciasnota, tam, gdzie była trudność, może nie od razu, ale Bóg ma możliwość, On zachodzi w domu i przynosi ten wspaniały pokój. Przychodzi radość, wyprowadza na te niwy zielone i On jest tym wspaniałym zaopatrzeniem. I może takie dwa przykłady poseł biblijne. My znamy poseł Salomona, króla, poprzednio Dawid był, Salomon, i po nim następuje posłuch jego syn Robam. I my wiemy, posłuch, będąc nauczony od najmądrzejszego człowieka na ziemi wszechczasu, i znał tą mądrość posłuch Salomona, ale my widzimy, że nie wziął posłuch rady ojca, nie wziął rady doradców, i on spoufalił się posłuch ze swoimi młodymi przyjaciółmi, którzy dali mu pewną radę. W konsekwencji posłuch naród izraelski posłuch dzieli się na dwa obozy, północne, południowe posłuch Juda, Izraeli posłuch tak się podzieli. I my widzimy koniec. Może był planowany perspektywy, miał być posłuch wspaniale, w chwale tego posłuch młodego człowieka. No my widzimy, koniec jest całkowity inny. I drugi posłuch przykład to posłuch kapłan Heli, gdzie były miał dwóch synów i oni byli wychowani posłuch w świątyni i oni widzieli posłuch, jak ojciec składał ofiary, służył Bogu. I my widzimy, że oni, nie patrząc na to, jak należałoby, oni zaczęli naginać, łamać prawo Boże, zakon Boży, zaczęli wyzyskiwać w inny sposób żyć dla ciała, żeby to po prostu było lepiej. I zamiast być na wyżynie z Bogiem w chwale, ich życie tragicznie się obrywa. I to pokazuje, kochani, że życie ani w świątyni, ani w najlepszym kościele, w najlepszej rodzinie, najlepszego pastora, ono nie daje po prostu gwarancji bycia do końca. Ja znam taką wspaniałą, mamy przyjaciółkę i gdy rozmawiamy o Bogu, często mamy czym się dzielić, wspominać po prostu młodość i ona często, i gdy coś takiego po prostu przychodzi, ona mówi: ja w trzecim pokoleniu. A więc, że moje dziadkowie byli wierzący, moje rodzice byli wierzący, jego po prostu, jej tato po prostu jest bardzo wspaniałym, wierzącym człowiekiem, pastorem. I ona. Oczywiście to jest po prostu błogosławieństwo pokoleniowe, gdzie Bóg mówi: będę błogosławić, ale jest również i przekleństwo. No to pokazuje, kochani, że przynależność, ona nie daje tego, jakby czasami nam się zdawało. I że te nasze środowisko ma ogromny wpływ na
tu, gdzie my żyjemy, dla młodych, nie tylko do młodych, po prostu ono wszystkich, do dobrego ono nie doprowadzi, ale od Boga do złego bardzo szybko, tak jak tych młodych po prostu ludzi, tego Robama, syna Salomo, ty po prostu ci młodzieńcy, oni zachcieli żyć w swoim, po co ten zakon Boży i tak dalej, ty po prostu dali swoje wskazówki, oni tak postąpili. Konsekwencje my widzimy, po prostu końcówki była bardzo nieciekawa. I jedynie Jezus, Bóg nasz wspaniały, Jezus Chrystus, On może zmieniać tą grzeszną naturę naszą, naszego serca, nasze ja w naszym życiu. I tu poseł Jan mówi, napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni, Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Czy zwyciężyli dlatego, że oni są młodzi? Czy zwyciężyli dlatego, że są silni? Słowo Boże mówi, że bo Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. I ja wczoraj po prostu, gdy widziałem tych młodych ludzi, kilkadziesiąt osób, ja nie byłem obojętny, mi serce się poruszyło. Ja byłem wdzięczny Bogu, że oni wybrali Boga. Przed nimi są wspaniałe perspektywy, jeśli w Słowie Bożym będą trwać. Jeżeli nie zostaną gdzieś tam na laurach, na tym i pójdzie swoimi drogami, niech Bóg chroni, niech błogosławi. Ale że Słowo Boże mieszka w was, zwyciężyliście złego. I Bóg będzie dawać zwycięstwo, będzie dawać pomoc. Bóg po prostu jest wczoraj, On jest dzisiaj i na wieki. Młodzieńcy mdleją i podają. Jeżeli ci młodzi, silni, oni na sposób polegają na swoich siłach, na swoich sposobnościach, to po prostu Izajasz mówi, młodzieńcy mdleją i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, a więc w tych, których mieszka Słowo Boże, mówi, wzbijają się w górę jak orły, biegną i nie mdleją, idą i nie ustają. 40 rozdział. Dałby Bóg, kochani, aby po prostu my, średni wiek, starsze pokolenie, młodzi, ono do wszystkich, aby po prostu Słowo Boże mieszkało w nas, aby po prostu wtedy przychodzą pomoc do naszego życia. Pomoc nasza jest w Jezusie Chrystusie. Oczy moje podnoszę do góry, skąd przychodzi pomoc. Pomoc dla mnie, dla ciebie, skąd nie ze świata. Nie przyjdzie skąd indąd, ale przyjdzie od góry, od naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest wczoraj, który dzisiaj i na wieki. Amen.